Nie gram Niemcami i schodź z tego miejsca. Nie. To jest zawsze moje miejsce, ja sobie przyjeżdżę. Ty zawsze tam stałeś, zawsze na tej ścianie, tam zawsze krzyczałeś. Awantury były o to. Zawsze awantury były o to. A teraz ty chcesz siedzieć tutaj, ja gram Argentyną i dawaj mi i idź tam. Nie. Idź tam! Nie. No cholera jasna, idź, bo normalnie. I to jest moje miejsce, no. Nie. Ty, to my. Co? Łódko. Jasia, Damian, tutaj. Wiesz, Tomek, o co chodzi? On jest przesądny i wygrał teraz i po tej stronie. Ja wiem. Damian, gramy papier, kamień, nożyce. Kto gra Argentyną? Tak? Znasz to? Tak, no znam. No to dobra. No trzy, cztery. Dziękuję, ja gram Argentyną. No, dziękuję. No ja miałem kamień, chyba nie będziesz podważał tego, że nożyczki są mocniejsze od kamienia, no nie? Zobaczymy, czy ja będę mocniejszy od ciebie. Yes! Ale Bóg, szczęście! Jakie szczęście? Gdyby nie moja czerwień, to byś przegrał. Jakie czerwień? Jaka czerwień? No i co z tego? Dobra, gram z Tomkiem, muszę to udokumentować, bo ostatnio cały czas dostawał. Przegrywam. Niewiele, ale przegrywam. 5-0! Dawaj na sześć! U! 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 Ja sobie na pana patrzyłem, a ty się piłkę odbija! Do zera! I piątka z przodu! O! I to jest wynik! Pomysł mam taki na modernizację, czy dalszą część w zasadzie unowocześniania tego pokoju. To tak, tutaj, poczekaj, o, tutaj jest puste, tutaj powinniśmy wypełnić dalej tą zielenią, ale myślałem o tym, czy ta ściana, czy tej ściany nie zrobić w cegle położyć, żeby była taka cegła i połączenie zieleni z cegłą od góry podświetlić, zrobić podświetlenia i zrobić tak jakby rameczki i powiesić może koszulkę albo jakieś trofea, że nie tylko sama zieleń, tylko przełamać i połączyć trawę z cegłą. Idziemy jeszcze z Tomkiem, zjemy jakieś jedzonko. Nigdy tutaj razem nie byliśmy. Dzisiaj romantyczny obiad we dwoje. Flaczki. Z moją miłością. Smacznego. Uratowałeś świat? Tak. Uratowałem świat. Śmieję się, bo do Tomkowi dzisiaj mówiłem to, co ostatnio, 2 dni temu, 3 dni temu mówiłem o ratowaniu świata i o tym, żeby jeść fasole i właśnie dzisiaj między innymi fasole strączkowe i dzisiaj wziąłem fasole. Tylko zacząłem ratowanie świata od drugiego dania, bo na pierwsze danie były flaczki. Przyjechaliśmy, żeby kupić oświetlenie LED-owe i tutaj jest taka lampa, która mi się właśnie podoba. Czyli będzie dosyć fajnie świeciła. Myślałem w ogóle też o jakichś takich czymś takim podświetleniu, ale póki co jeszcze się nie zdecydowałem. Kupiłem dwie lampy, tylko że te lampy nie można regulować natężenia i zastanawiam się, 700 lumenów, czy to nie będzie problemem, czyli światło będzie po prostu bez regulacji. No czym, 100 coś złotych jedna chyba, tak? Nie pamiętam. 119 zł. A to dopiero chyba początek. Przypuszczam więc, że niedługo dużo właśnie będzie filmów, czy w zasadzie są. Od 2 dni mówię o tym oświetleniu i nadal chyba jeszcze troszeczkę o tym oświetleniu będę mówić, ale przy okazji ja się uczę. Mam nadzieję, że razem ze mną uczą się też inne osoby. Tomek, uczysz się? Nie. Pomożesz? Ja się ze mnie nabija, że będę niby, bo wziąłem do domu sprawdzić to i się nabija, że ja tego nie zrobię. Nie, no zrobisz, ty jesteś taki Adam Słodowy, ty pomyślisz i już ty wiesz, jak to zrobić. A? Nie potrzebuję twojej pomocy. Dobrze. Cześć, siemano. O, lody kupiłeś sobie. Tomek, chcesz? To było do Tomka, ale Tomek nie chce, ja sobie zjem. Na razie to. Jak szkoła? Dzień minął? Dobrze. No. Ostatnio wcześniej przychodzisz na trening? Jest. Tak? Czyli poprawiliśmy się. Jesteś jeden z pierwszych teraz? Nie wiem. No ale ogólnie jak przychodzimy teraz, no. Co? Tak?
Był po prostu jeszcze chyba w zeszłym roku, w grudniu, taki okres, że tak przychodziliśmy na styk. A teraz bardzo pilnuję tego, żeby Marcel na treningu był po prostu dużo wcześniej. Musiałem ponownie przyjechać na drugą stronę miasta, do sklepu. Dobra, nie udzielono mi porad. Z trzema osobami rozmawiałem i nie wiedzą. Okazuje się, że jak my kupowaliśmy te lampy, to są lampy takie bardziej sklepowe. Ale według mnie będą fajnie pasować, dlatego że na czym to polega system w ogóle? Jest szyna i na szynie są przesuwane lampy. Tylko że prąd nie idzie do lamp, więc te przewody później tam się, wiesz, nie wieszają się, nie warglają się, no nie są gdzieś tam widoczne. Tylko prąd jakby dochodzi do szyny, czyli trzeba doprowadzić do szyny ten prąd. Tak mi wygląda, że do szyny doprowadzić prąd i po prostu one, ten prąd jest w szynie. Ja przesuwając sobie lampę, to nie jest tak, że mi się rozciąga lub zwęża przewód jakiś, który od niej idzie. Nie, po prostu lampa dotykając tej szyny otrzymuje prąd. Tak to wygląda, tak jak, nie wiem, tramwajem mniej więcej na tej zasadzie. No ale trzeba to sprawdzić. Widzisz, jak człowiek nie posprawdza się, samemu nie posprawdza, to wiesz, to nie wie. Ale jeżeli to wypali tak jak teraz, to wydaje mi się, że jest fajnie. Dokupiłem jeszcze jedną lampę i jeszcze jeden przewód. Czyli mamy teraz trzy lampy, więc muszę je zamontować. Dwie mam takie mocniejsze, a jedną wziąłem teraz taką lżejszą, bo wydaje mi się, że tamte mocy to jest minus, że nie można regulować. Szkoda. Nie no, wyjadę ekstra. No brawo. Na basen proszę. No jak na basen? No jak tutaj? Ja jeszcze mam przód, a tutaj jak, wiesz o co chodzi? Ja przyjadę, przodem wyjadę, ale no nie ten wiem, tyłem? Przyjadę. A ten tu jeszcze jest lepszy. Nie, no proszę. I tak wiesz, i ludzie sobie idą, bo albo tu jest szkoła, albo tam jest basen i pójdą na basen. I tak pozostawiają. Nie, no, ten to faktycznie jeszcze lepiej. Profesjonalne narzędzia. Profesjonalne narzędzia, elektryka, prąd nie tyka. Ale jak elektryka prąd tyknie, to elektryk szybko fiknie. Słuchaj, nie, za ślepkę jeszcze tutaj to trzeba, końcówkę. Ale nie, bo teraz nie przesuniesz tego, to tam może nie dotykać tego. Nie, jest końcówka na to. Ale wyszło to, wyszło. Może nie dotykać teraz. Trzeba odbezpieczyć lampę. Teraz przesuń. O, i teraz trzeba założyć. Ja już się nie tykam, bo już uszkodziłem. Ale tutaj nie, też tak, nie da się. Ale dobra, tylko że, wiesz co, to jak wziąłem i złamałem, to prąd nie będzie przychodził, tak? Nie, no to po prostu trzeba te ząbki teraz ręcznie wziąć. Kurde, ta... poszło, mi świeci. To takie... Wiesz, jak to może się... Czekaj, o. I o to mi chodzi, że na nas jak będzie skierowane, czy to nie za... A, przykręcisz troszeczkę? Ale pod kątem, żeby, wiesz, żeby było. O właśnie, w tą stronę. Czyli jak będzie nas od tyłu odświetlać. Wiesz, nie chodzi mi o to, czy nie jest za mocne. No nie? Dobra, długo mam to trzymać? Już, koniec, dobra, już. Już, już. Połóż to, niech nam świeci tutaj, o. Tam nagrywaj. A jaki wynik? Porażki dzisiaj z nogi dostaję, w końcu odgrywasz mi się.